Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy cykl filmów, jak zamontować pompę ciepła, jak ją uruchomić, jak ją tworzyć. To są takie podstawowe początki dla instalatorów. Rozpoczynamy od buforów ciepła. To jest bufor ciepła z buforem bezpieczeństwa. O co chodzi w buforze bezpieczeństwa? Jest to wykonanie. Zaraz Wam pokażę, rozbierzemy go. On jest zrobiony z blachy szóstki, blachy popularnie zwanej kotłowej. Chodzi o to, że w każdym momencie my ten bufor możemy przerobić sobie na piec pelletowy. Jakby to powiedzieć inaczej? Jest to piec pelletowy, nawet piec, można powiedzieć, zwykły, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, z wykonaniem, powiedzmy, w takim dużo większym, że tu też się mieści, powiedzmy, w granicach 200-210 litrów wody. Musiałbym to wziąć dokładnie, policzyć i obliczyć. To, że się mieści w tym zbiorniku 200 tam litrów wody, to powiedzmy zwiększa jego sprawność i efektywność, bo największą efektywność mamy wtedy, kiedy palimy w piecu, powiedzmy, na największej mocy palnika, gdzie on ma wtedy, osiąga największą sprawność. Każdy piec, jeżeli powiedzmy chodzi na warunkach, powiedzmy, maksymalnych, czyli nam, powiedzmy, najmniej dymi, najmniej nam wytwarza dwutlenku węgla i tak dalej, tych wszystkich związków szkodliwych, i on ma wtedy największą efektywność. Po co się w ogóle stosuje bufory przy pompach ciepła? Bufory, można powiedzieć, stosuje się po to, żeby był odpowiedni skład tej wody, tej złatej wody. Powiedzmy, trzeba liczyć, że na każdy kilowat pompy ciepła musi być minimum 10 litrów wody w obiekcie. Jeszcze raczej 10 litrów wody musi być w instalacji na każdy kilowat. No to jeżeli mamy, powiedzmy, pompę, co ma 8 kW, no to musi być minimum 80 litrów wody. Można tą wodę wziąć z samej podłogówki, tylko pod warunkiem, że nie mamy zaworów termostatycznych, które nam odcinają, powiedzmy, częściowo obiekty, tam częściowo obwody, powiedzmy, podłogówki. Więc po to stosujemy te bufory. Bufory, tak jak powtarzam, wybaczają na błędy instalatorskie. Jeżeli mamy bufor, możemy zastosować, powiedzmy, większą pompę ciepła. Ta pompa ciepła się nam mniej załącza. Jeżeli się nam mniej załącza, ona jest żywotniejsza, bo każda sprężarka jest określona, ma żywotność określoną na poziomie ilość załączeń i wyłączeń. Czyli zakładając bufor, my nawet nieraz zwiększamy dwukrotnie żywotność, powiedzmy, pompy ciepła. Teraz Wam pokażę pokrótce, jak się z tego naszego bufora wody robi bufor bezpieczeństwa. Dlaczego ja też mówię o buforze bezpieczeństwa? Mówię, że można ten bufor przerobić na piec pelletowy, nawet w zasadzie na piec zwykły. Chodzi o coś takiego, że na dzień dzisiejszy, przy zmianach tych cen energii, tego gazu, tego prądu, to ja nie wiem, czy, powiedzmy, za 2 lata się nie będzie opłacała pompa ciepła, a będzie się opłacał, powiedzmy, pelet, albo będzie się opłacał węgiel, albo drzewo. Bo mówi się oficjalnie teraz, żeby stosować ogrzewanie hybrydowe. Ogrzewanie hybrydowe to mamy kilka źródeł, powiedzmy, ciepła. Mamy tam, no nie wiem, no mamy, powiedzmy, ekogroszek, mamy gaz, mamy pompę ciepła. I wtedy wiadomo, że którym z tym źródłem jesteśmy w stanie ogrzać te nasze nieruchomości, czy tam te domki i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam zaraz pokażę właśnie, jak to się szybko rozbiera, jak to się szybko dostosowuje, powiedzmy, jako dodatkowe hybrydowe źródło ciepła. Robię to zwykłym kluczem imbusowym. Thank you.
Proszę bardzo. Sami widzieliście, ile mi to zajęło czasu. Robiłem to zwykłym kluczem minusowym. I o co chodzi? Zobaczcie. Mamy tu miejsce na przykręcenie palnika peletowego. Proszę bardzo. Montujemy parnik peletowy. Wszystko w tym macie. Żeby do tego bufora przerobić go na piec peletowy, trzeba kupić palnik, zbiornik, sterownik, koszty 5-6 tysięcy. Moim zdaniem, jeżeli bufor kosztuje 7 plus 5-6 tysięcy, macie jeszcze no, piec o sprawności, ponieważ tu jest bardzo duży skład wody. Może to chodzi na maksymalnym, jak ja to mówię, na maksymalnych parametrach, więc sprawność tego pieca jest na poziomie 90%. Jeżeli to ma sprawność przy pelecie na 90%, no to spełnia te wszystkie dzisiejsze wyśrubowane normy i zapewnia nam to bezpieczeństwo. Zobaczcie, jeżeli nawet chwilowy Wam będzie brak jakiegoś prądu, możemy powiedzmy tutaj obojętnie czym, mówiąc brzydkim językiem, napalić. No ale pod pelet, tak jak mówię, sprawność jest powyżej 90%. Nawet mogę śmiało powiedzieć, że nawet więcej ze względu na ten bufor można robić. Czyli brakuje Wam prądu, energia jest powiedzmy za droga, bo to różnie może być. Dzisiaj są takie wytyczne, takie ceny energii. Montujemy palnik na pelet. Pelet już na dzień dzisiejszy staniał na aukcjach OLX-a. Jak nieraz przeglądam ceny peletu, to te zamieszki były bardzo chwilowe, że żeby się to nie opłacało, nagle węgiel z polskich kopalni pojawił się powiedzmy w cenie 50% tego, co było latem. Przerabiamy to sobie na piec peletowy. W ostateczności nawet możemy tu napalić drzewem. Jest tak wszystko naszykowane. Tylko też sterownik. Sterownik, żeby tym piecem palić drzewem, no to trzeba w niego zainwestować, kupić sterownik, muchawę, to jest gdzieś 1500 zł. My to sprzedajemy jako bufory bezpieczeństwa z możliwością podłączenia palnika. Tu chyba jest przystosowane pod palnik firmy Kepi, już zapomniałem jak ona się nazywa. Montujemy palnik, podajnik, mamy bufor bezpieczeństwa. Bufor jest tak zrobiony, że możemy zamontować grzałki. Mamy odpływy, dopływy, zaraz Wam to pokażę wszystko. Teraz chciałem Wam pokazać miejsce na zainstalowanie grzałek. Proszę bardzo, mamy jedno miejsce. Mamy drugie miejsce, możemy zainstalować dwie grzałki. Ocieplenie, o ile się nie mylę, mamy 8 cm wełną. To jest tu bardzo konkretnie ocieplone, bardzo konkretnie dostosowane. Jest to, jeżeli chodzi o bufor, jest to rewelacyjne. Z tyłu mamy, zobaczcie, podejście pod komin. To jeżeli ktoś myśli o ogrzewaniu hybrydowym, powiedzmy kominek plus pompa ciepła, no to nie trzeba robić już salonu, jak ja tu mówię, kotłowni. Tylko mamy gotowe rozwiązanie. Nawet sprawność tego, bo moc tego kotła ja oceniam. To znaczy producent, który też dla nas to wykonuje, to jest gdzieś moc rzędu 25 kW. To jeżeli to będzie przy tym buforze wody, w którym jest w środku, przy tym składzie tej wody, nawet byśmy to palili drzewem, to ze spokojem osiągamy parametry takie, jakie te kominki już te zgodnie z tymi nowymi normami, że to można naprawdę wykorzystać. Jest to moim zdaniem rewelacyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ogrzewanie hybrydowe, tam gdzie nie można dociągnąć gazu i tak dalej, i tak dalej. Zajmuje tyle samo miejsca mniej więcej co bufor, tylko jest po prostu wyższe, żeby dało nam możliwość właśnie wykorzystania tego wszystkiego. Też trzeba pamiętać, że pompy ciepła, które wszyscy montują, czy one są montowane za 15, czy za 50, czy za tam 80, czy 100 tysięcy, są to skomplikowane urządzenia. Nieraz te droższe są jeszcze bardziej skomplikowane od tych tańszych. No jeżeli urządzenie jest bardzo skomplikowane, no to no niestety ono się musi psuć i tu nie ma innej możliwości, że jeżeli ktoś myśli, że kupi pompę ciepła i ona będzie mu pracować 15-20 lat bezawaryjnie, no to
głęboko się po prostu myli. Jedynie buforę można wydłużyć, powiedzmy, czas działania tych sprężarek, czas rozruchów, bo przy małych instalacjach nieraz, jak widzę, pompa jest w stanie się w ciągu godziny włączyć 3-4 razy, no to jeżeli pompa się będzie włączać 3-4 razy na godzinę, no to ta pompa jednak za długo nie popracuje, bo chodzi o to, że pompy mają problem przy uruchomieniu tego gazu, czy on jest w postaci, powiedzmy, ciekłej, gazowej, czy powiedzmy płynnej, to też ma bardzo duże znaczenie, bo to nieraz powoduje, nawet jeżeli byś pompa pracowała, to znaczy sprężarka cały czas nam zaciągała gaz w postaci takiej ciekłej, no to powoduje bardzo szybko zniszczenie tej pompy ciepła, dlatego bardzo często w sprężarkach stosuje się przed sprężarką, przed dopływem separatory, powiedzmy, gazu, że najpierw na sprężarkę ma iść gaz, a nie ciecz. To jest bardzo ważne. Tyle na początek o takim buforze. Postaram Wam teraz przedstawić się, właśnie robimy 2 czy 3 stanowiska, jak podłączyć pompę ciepła w bardzo prosty sposób, że jak ja to mówię, opanuje to każdy kucharz, każdy piekarz bez najmniejszego problemu. Będę tak to chciał Wam właśnie wytłumaczyć, żeby każdy był w stanie samodzielnie podłączyć pompę ciepła, ją uruchomić